Dnia 12 grudnia 2016 roku obradowała Komisja Sportu Rady Miasta Siedlce. Jednym z tematów była negatywna odpowiedź prezydenta Wojciecha Kudelskiego dotycząca zwiększenia środków na zakup sprzętu sportowego dla uczniów siedleckich szkół. Drugi wniosek, również z 29 listopada, o zwiększenie środków w budżecie miasta na 2017 rok o 100 tysięcy na zakup sprzętu sportowego dla siedleckich szkół. Odpowiedź. Uprzejmie informuję, iż wniosek Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Siedlce podjęty na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 roku o zwiększenie środków w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok o 100 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego dla siedleckich szkół został rozpatrzony negatywnie na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Siedlce w dniu 6 grudnia 2016 roku. Wątpliwość co do odpowiedzi Pana Prezydenta, rozumiem, że ona jest taka, jaka jest. Myśmy prosili o to, żeby dokonana została inwentaryzacja i z tego, co wiem, dyrektorzy mieli do piątku czas na to, żeby... Do piątku mieli czas na to, żeby złożyć taką informację do Pana Prezydenta po inwentaryzacji swojego sprzętu, którym dysponują w kontekście organizacji rozgrywek prowadzonych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. I na Komisji Oświaty kilka dni temu, w której uczestniczyłem, dyrektorzy obecni, tworząc tak zwaną Społeczną Radę Dyrektorów, potwierdzili fakt, że taka inwentaryzacja jest dokonywana i że mają ten czas do piątku. Czyli rozumiem, ta inwentaryzacja do piątku wpłynęła. Nie idziemy w dobrym kierunku, ponieważ nasze wnioski są traktowane tak, jak są. Oczywiście. Bardzo słusznie, żebyśmy rozmawiali, wszyscy słuchali, wszyscy starali się przynajmniej zrozumieć, tylko teraz, Panie Przewodniczący, bardzo dobrze odczytał Pan odpowiedź Prezydenta na nasze wnioski, tylko nie mamy nawet kworum, żeby przegłosować wniosek do Prezydenta, żeby traktował nas poważnie, bo jak uchwalone było, Panie Prezydent, proszę nie oddać, kiedy uchwalone było, uchwaliliśmy wniosek, że punktem wyjścia jest inwentaryzacja, o której dowiedzieliśmy się, że nie było przy konstruowaniu budżetu. Potem miało być wystąpienie do dyrektorów szkół o to, aby przygotować zapotrzebowanie na sprzęt sportowy, konkretny temat, nie komputery, nie ławki, krzesła, inne pomoce do funkcjonowania szkół, tylko sprzęt sportowy, bo przez dwa lata toczymy rozmowę, Panie Przewodniczący, o brakach w sprzęcie. I teraz wiemy, że 8 spływają materiały od dyrektorów szkół. Ja rozumiem, dzisiaj jest 11. Dzisiaj jest 12. W dobie komputeryzacji odpowiednio zostało to przygotowane, to zapotrzebowanie na inwentaryzację i na sprzęt sportowy, żebyśmy teraz otrzymali materiał zbiorczy wynikający z tego, co otrzymaliśmy od dyrektorów szkół. A teraz dowiadujemy się dzisiaj, odczytuję odpowiedź Prezydenta, że odpowiedział 6, czyli 2 dni przed otrzymaniem informacji od dyrektorów szkół. Naprawdę, jest to niepoważne traktowanie członków komisji. W takim razie rzeczywiście ma Pan rację, Panie Przewodniczący. No, składanie wniosków i głosowanie okaże się, że nie ma najmniejszego sensu, bo i tak nie ma to żadnego wpływu, co radni na Komisji Sportu uchwalą w sensie prośby czy działań, o które prosimy Prezydenta, bo zostanie to zlekceważone i będzie to z boku, nasz wniosek, z boku tego, co odpowie nam Prezydent. Szanowni Państwo, dla naszych dzieci uczących się w siedleckich szkołach dodatkowych środków na sprzęt sportowy Prezydent Kudelski nie ma. Znalazł natomiast 100 tysięcy złotych na zapłacenie kary za pisemne poświadczenie nieprawdy. I jak wynika z naszych ostatnich informacji, wypłacił prezesom siedleckich spółek nagrody wynoszące 3-krotność ich wynagrodzenia, czyli po kilkadziesiąt tysięcy złotych.